Chcę Ci powiedzieć o Twoich możliwościach w Bogu. O tym, co Ty posiadasz jako wierzący człowiek w Bogu. I jak możesz to wykorzystać. Ja w ogóle jestem bardzo za tym, żebyśmy wykorzystali wszystko, co my posiadamy. Ja w ogóle tak sobie myślę, że to tak trzeba żyć. Że jak coś mam, to trzeba to teraz wykorzystać. Bo jak ja tego nie wykorzystam, to ja po prostu poniosę w swoim życiu straty. Ja nie mam się skupiać na tym, czego ja nie mam, ale ja muszę wykorzystać na maksa to, co ja mam. To ja muszę zrobić w życiu. I Ty też to musisz zrobić w życiu, bo to jest Twoje, Ty nie masz nic innego. I ja chcę zacząć, kochani, od Łukasza, pierwszego rozdziału, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 37 werset. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 37 werset. Jest napisane tak. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Czyli w ogóle nie wolno nam zadać sobie takiego pytania, czy to jest możliwe u Boga. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Ale idziemy dalej. Ewangelia Marka 9:23 mówi tak. A Jezus rzekł: wszystko jest możliwe dla wierzącego. I to jest to samo słowo. Te słowo nie ma nic niemożliwego dla Boga. I wszystko jest możliwe dla wierzącego. To jest ta sama formuła przekazu. Krótko powiedziawszy, to, co jest możliwe dla Boga, a dla Boga jest możliwe wszystko, to to samo jest możliwe dla wierzącego. Ni mniej, ni więcej. Ludzie mówią, Bóg Bogiem, a ja jestem człowiekiem, jestem ograniczony. Właśnie o to chodzi w tym myku, że Ty nie jesteś ograniczony w tym. Bo On to tak ustawił. On jest Twórcą. On jest Stwórcą, więc siłą rzeczy wszystko jest dla Niego możliwe, ale On mówi, idziemy dalej, bo ja Ciebie biorę do tej spółki, tak? I teraz dla Ciebie, który wierzysz we mnie, będzie możliwe wszystko tak, jak jest możliwe dla mnie. Wiecie, jak to wyglądało, kochani, w tamtych czasach? Wiecie, były silne zwierzęta i słabe zwierzęta. I przeciętny rolnik w tamtych czasach, przeciętny rolnik w tamtych czasach, on miał jednego silnego wołu. To był naprawdę drogi wół. To było silne zwierzę. Ale żeby można było orać pole, potrzebna była druga postać, inny wół, żeby w tym jarzmie mógł sobie chodzić, żeby te skiby mogły być równo odkładane. Potrzebne były dwa woły do ciągnięcia pługu. A więc on w jedną część jarzma wkładał silnego wołu, za którego zapłacił dużo pieniędzy, to była największa wartość jego gospodarstwa, a z boku mógł szedł iść jakiś zdechlak. Po co ten zdechlak tam szedł? Żeby to w ogóle prosto szło. Kto ciągnął cały pług? Silny wół. On wkładał 99% w ogóle siły. Ten z boku, on miał tylko równać, tak? Nic więcej. Ten silny wół to jest Bóg. Ten słaby wół to jest człowiek. Wystarczy, że ten słaby wół wierzy w silnego wołu i idą do przodu. Najlepszy numer jest taki, wiecie, że one jedzą z jednego żłoba. To nie ma, że silny wół dostaje więcej. Po prostu Pan przychodzi, sypie pełen żłób i mówi, że ryjcie ile wlezie. Jest silny wół, jest słaby wół. O co chodzi? Idziesz z Bogiem. Kiedy Ty wierzysz, to te rzeczy, które Bóg może zrobić, możesz zrobić i Ty. Rozumiesz? Bez żadnego nakładu siły. I to się nazywa wiara. Dlatego jest napisane, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy.
I idąc dalej, Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, wersety od 19 do 20. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić. A On im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam i przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ten tutaj zapis, to tłumaczenie, ono jest, no tak przetłumaczyli jak potrafili. To jest troszeczkę, oni troszkę tu pokręciło. To jest napisane tak, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Oryginał mówi tak, macie wiarę jak ziarnko gorczycy, tak? Macie wiarę, więc moglibyście powiedzieć, teraz jest bardzo ważna informacja tutaj, że jak ta wiara miała być uwolniona? Przez powiedzenie. Oni pytają, dlaczego my nie mogliśmy w ogóle uwolnić tego gościa? Prawda? Jezus mówi tak, wszak macie wiarę jak ziarnko gorczycy. I tutaj wiemy, że to jest wystarczająca wiara, tak? Zatem moglibyście rzec. Tylko o co chodzi? Oni to w ogóle myśleli, że oni podejdą do tego w ogóle tematu z tym człowiekiem, który tam miał chore dziecko i oni sobie tak delikatnie poruszą się w tej swojej informacji na temat uzdrowienia, jak będzie dziecko uzdrowione. A tutaj trzeba było co zrobić? Wydać rozkaz, tak? W autorytecie. Jezus o tym mówi. A zatem, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy i mówi w tej wierze. W jaki sposób są rzeczy możliwe dla nas? Kiedy my nareszcie zaczniemy mówić w wierze. Notorycznie. Wiecie, że ja z pewnymi ludźmi to w ogóle staram się nie rozmawiać. Albo z nimi rozmawiam, ile ja muszę czasami pracy włożyć, żeby z kimś porozmawiać, słuchajcie. Bo to z niewierzącym człowiekiem, który ma niedowiarstwo w sobie, to jest tak ciężko, kurczę, porozmawiać, to trzeba tak lawirować, żeby jego nie skrzywdzić i siebie w tym wszystkim, rozumiecie? Ja tak czasami krążę, rozumiesz? Żeby go, kurczę, tylko na tę wiarę nakierować, a on mnie tutaj tą wiarą, a bo to jest takie, a bo to jest serakie. Wiesz o co chodzi? Ja mówię, o Boże, kochany, mówię, niech on zacznie mówić w wierze. Jak ja bym chciał, żeby on zaczął mówić w wierze. Ja cały czas mówię w wierze. Ja nigdy w życiu nie przyszedłem do mojej żony, nie usiadłem przy niej i nie powiedziałem, że mi się coś nie uda w życiu. Albo że ja mam problem z czymś. To może dziwne jest. No bo mógłbyś przyjść powiedzieć, ale po co mam do niej przyjść i powiedzieć, że mam problem? Rozumiesz, na czym przecież polega? Przecież to mi nie pomoże. Ja się nauczyłem jednej rzeczy w swoim życiu. Ja muszę mówić w wierze do problemów moich. Wtedy ja osiągnę to, tak, co mogę osiągnąć, czyli wszystko. Wszystko osiągnę. To taki, ja to gwoli wstępu to w ogóle mówię. Wiecie, wiecie, czym jest w ogóle niedowiarstwo? Niedowiarstwo to nie jest brak tej wiary. Ty wiarę masz wiarę jak ziarnko gorczycy, ona jest wystarczająca do przenoszenia gór. Ty nie musisz mieć nic więcej, rozumiesz? Chodzi o to, że niedowiarstwo to jest wszystko to, co cię otacza i ci mówi, że ty nie dasz rady. Góra za duża, buzia za mała, wiesz o co chodzi, ciągle coś jest nie tak. To jest niedowiarstwo. Niedowiarstwo. Kiedyś Andrew Womack opowiadał ciekawą historię na temat swojego niedowiarstwa. Mówi, jestem na scenie, głoszę Ewangelię, siedzi naprzeciw w ogóle facet na wózku inwalidzkim. Głoszę Ewangelię i w ogóle mówię, kto potrzebuje uzdrowienia? Słuchajcie, ma wiarę. Ma wiarę. Kto potrzebuje uzdrowienia, się zostanie uzdrowiony. Mówi, kiedy skończyłem tylko poselstwo, natychmiast zeskoczyłem, mówi, z tego podestu. Podchodzę do tego faceta, który siedzi na wózku pierwszy. Mówię do niego, wstań w imieniu Jezusa. Tylko tamten nie wstał. Łomak powtarza, wstań w imieniu Jezusa. Facet nie wstaje. Ten go zaczyna targać z tego wózka. Rozumiesz, już zaczyna być nieprzyjemnie. Tak? Targa go z tego wózka i już jest w ogóle wierzy. Okazało się, że spędził przy tym facecie no, około pół godziny. Facet nie wstał z wózka. W ogóle nie był głuchy. Był
Normalny na wózku pokaleczony wam. I teraz tak, on potem jedzie do hotelu i on opowiada historię, co się dzieje w hotelu, jak on się w ogóle modli. Mówi, Boże, dlaczego? Mówicie, o co chodzi? To jest pytanie. Dlaczego nastąpiła ta sytuacja? Czemu ten człowiek nie wstał z tego wózka? Przecież ja mam o to wiarę. I Duch Święty do niego powiedział bardzo ważną rzecz. Tak, masz wiarę, ale uległeś niedowiarstwu. Andrew zapytał, Panie, ale co to znaczy, że uległem niedowiarstwu? I Duch Święty mówi, pokażę Ci, jak działają demony niedowiarstwa. Kiedy nakazałeś facetowi wstać z wózka i on na pierwsze Twoje hasło nie wstał, już powstała w Tobie 1% wątpliwość. Kiedy nie wstał po raz drugi, wątpliwość się podniosła. Po kilkudziesięciu minutach byłeś już tak pełny wątpliwości, że nie byłeś w stanie zrobić nic więcej. To, co widziałeś, przerosło to, w co wierzyłeś. To się nazywa niedowiarstwo. Niedowiarstwo to jest coś, co jest widoczne, słyszalne, rozumiecie, co nas dotyka z zewnątrz. I to zagłusza naszą wiarę, bo ty nie możesz stracić wiary. Bo wiara jest w twoim duchu, nikt ci nie może wiary wyrwać z ducha. To nie jest prawda, że ty nie masz wiary. Tylko ty ulegasz niedowiarstwu. Dlatego Jezus tutaj w ogóle ich uczy, tam on to na marginesie mówię całkowicie, uczy ich tutaj tego, że musicie się pozbyć niedowiarstwa. Mówię, dlaczego my nie mogliśmy uzdrowić chłopca? Nie, to nie powiedział dla braku wiary waszej, tylko dla niedowiarstwa waszego. To zupełnie inne słowa. I teraz Jezus mówi, ale ten rodzaj, czyli tych duchów niedowiarstwa, nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. Krótko powiedziawszy, rozbudujcie życie modlitewne i zacznijcie, tak, brać w ryzy swoją cielesność. Wtedy niedowiarstwo nie będzie miało do was dostępu. Nie myślcie o tym, co widzicie, co słyszycie. Myślcie o tym, w co wierzycie. Ja zawsze podkreślam i przypominam tego ewangelistę, który nazywa się Nathan Morris. Nathan Morris to jest człowiek, który potrafi całe spotkanie uzdrowieńcze spędzić nad jednym człowiekiem. Jak się uprze. I w ogóle on ma uzdrawiać chorych, a jest jeden człowiek na wózku i jest w stanie w ogóle tak, stoi przy nim 2 godziny, poci się, on tam fajnie to wygląda, z niego się potleje i to w ogóle mówi, wstawaj, 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 targaj, na plecy bierze człowieku, zrany potem, okazuje się, że mija 2 godziny, on nikogo więcej nie uzdrowił, ale ten wstał. Rozumiecie? On tak zrobił z taką babką, to jest w internecie fajnie nagrane. Kobieta miała 20 lat, złamany kręgosłup. Rozumiecie? Miała złamany kręgosłup i ona siedziała na tym wózku. Co on z nią wyprawiał w ogóle? I to taka kobietka po 50, wiecie, to nie młoda dziewczyna. A jeszcze jakaś radna w mieście, jakaś taka znana bardzo postać, nie? Męża brał, w ogóle ten mąż z jednej strony na tym wózku ją targa, ona taka dama, ten z drugiej niosą ją, targają, ten się nogi w loku, a ten w imieniu Jezusa. Tylko ją w ogóle wziął tam uzdrowił. Ale ona wstała z tego wózka, rozumiecie, i wróciła do domu. Wiecie, pokazane jest, jak ona wraca do domu, z samochodu wózek wystawiają, ona wychodzi na nogach tam w ogóle, wiecie, całe miasto, taka się radna była, wiecie, w ogóle jakaś taka poważna osoba. O co chodzi z Nathanem Morrisem? 2 rzeczy. Facet nie ulega niedowiarstwu. A druga rzecz bardzo ciekawa, o której mało kto wie. On podróżuje z jednym apostołem. I ten apostoł, wiecie, czym się zajmuje? Tym, żeby Nathan Morris nie siedział w kanałach. Jedna z najskuteczniejszych służb ewangelizacyjnych obecnego czasu. Stary apostoł z Pensacoli, z przebudzenia w Pensacoli i młody Nathan Morris pod jego autorytetem i sobie w ogóle we dwóch podróżują po świecie. Apostoł 2, żeby Nathan po prostu nie siedział w kanałach i żeby szedł prosto. A Nathan w ogóle podnosi masowo ludzi z wózków. Piękna współpraca, bardzo mi się takie rzeczy podobają. Rozumiecie, ja się jemu przyglądam i w ogóle tej jego służbie Nathana Morrisa i widzę, że facet nie ulega niedowiarstwu. Nie robi masówki, bo może on nie robi masówki, ale wykonuje konkretną robotę. Wiecie? A tak zupełnie na marginesie. Niedowiarstwo. Filipian 4,13. Wracamy do tego, co my możemy. Filipian
4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Co mogę w Chrystusie? Wszystko! Wszystko mogę! Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli to nie jest tak, że ty to możesz po swoich naturalnych siłach. Ty to możesz dzięki temu, że umacnia cię Chrystus. To musi się w ogóle stać twoim sztandarowym wyznaniem. Weź sobie to napisz wszędzie, wytatuuj. Rozumiesz? Wszystko mogę w tym, który cię umacnia w Chrystusie. Rozumiesz? Tu sobie zrób po polsku, tu po angielsku, gdzieś czytam. To, rozumiesz? Wszystko mogę. Co to są możliwości? Co to jest te mogę? Umiejętność. Predyspozycja. Sprzyjające warunki do dokonania czegoś. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli ja się za coś biorę, tak? To ja na pewno mam umiejętność ku temu, posiadam wszelkie predyspozycje i powiem więcej, środowisko, które jest wokół mnie w tym temacie, musi mi ulec. Kurczę, to jest słowo mieć możliwości, to jest słowo móc. To nie oznacza, że ja się w ogóle zderzę z czymś. Nie, ty się możesz zderzyć, ale ty przejdziesz. Ty rozjedziesz każdy problem. Ludzie, problemy są dla świata, nie dla nas. Nas wierzących ludzi nie może zatrzymać żaden problem. To znaczy, my się zatrzymujemy przed problemami, ale dlatego, że ulegamy niedowiarstwu. Rozumiesz? Tak jak uległ Andrew Womack. Niedowiarstwu. Tylko się facet wziął, odpokutował, z tego powiedział: Panie, ja już nigdy nie ulegnę niedowiarstwu. Ja jak będę miał jakiś problem w życiu, tak, to uznam, że ja ten problem jestem w stanie pokonać. To nie ma, że ja nie pokonam. Chcę, żebyście zrozumieli. Nie ma dla was sytuacji innej niż zwycięstwo w problemie. Nie ma! Dla świata jest druga alternatywa. Dla świata jest przegrana. Ale nie dla ciebie. Ty nie możesz przegrać. Nie możesz. Bo nie, chyba że się poddasz. To w ogóle jak się poddasz, to przegrasz. No bo niestety masz wolną wolę, masz prawo poddania się. Są, wiecie, są nadrzędne prawa. Nadrzędnym prawem jest na przykład prawo wolnej woli. Możesz się poddać, jak chcesz. Rozumiesz? Dlatego Bóg tak zachęca. Bądź mężny i dzielny. Nie bój się, nie lękaj. Idź do przodu. Ruszaj, 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 ruszaj. Józue do przodu, Józue do przodu. Dlaczego? Ponieważ jest możliwość. Nie to, że nie możesz, tylko możesz. Ewangelia Łukasza, 15:31. Lecimy dalej. Ewangelia Łukasza, 15:31. Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Zobacz. Ty zawsze jesteś ze mną. W każdej sytuacji życia Bóg mówi się do ciebie. Ty zawsze jesteś ze mną. A po drugie, co mówi? Wszystko moje jest twoim. Zobaczcie, gdzie tutaj jest miejsce na zastanawianie się, czy ja mogę po to sięgnąć, czy ja nie mogę po to sięgnąć. Ty zawsze jesteś ze mną, mówi Bóg do ciebie. Jesteś moim synem. Jesteś zawsze ze mną. Boże, ale ja spaprałem teraz coś. Obmyj się w krwi Jezusa i wchodź w to samo miejsce, w którym byłeś w momencie ostatniego zwycięstwa. Czy w ogóle rozumiecie to? Jesteś w jakimś miejscu zwycięstwa. Padasz na pysk. Rozumiem, padłeś. Tak? Nie ma się czym chwalić. Więc co robisz teraz? Obmywasz się z krwi Jezusa, ale zgadnij, gdzie wchodzisz. Nie stajesz miejsce dalej, nie stajesz dwa miejsca dalej. Nie wchodzisz do poczekalni, nie wchodzisz do ławki rezerwowej. Wracasz
na miejsce ostatniego sukcesu. Nie możesz iść bardziej do przodu, ale wracasz na miejsce ostatniego sukcesu i ruszasz sobie z tego miejsca. Nie z miejsca ławki rezerwowych. Ponieważ Słowo Boże mówi, synu, ty zawsze jesteś ze mną i więcej, wszystko moje jest twoim. A więc bierz i do przodu. To mówi Ojciec. Rozumiesz? To jest to. Ewangelia Jana 7,14. Do tego. Ewangelia Jana 7,14. A gdy już minęła 7,14. Dobrze sobie zapisałem. Nie, źle sobie zapisałem. Gdzieś to mi uciekło. No nie jest ważne. Nie jest ważne. Ważne jest to, że Jezus, ja już nie będę czytał w tym wersecie. Tutaj Jezus opowiada o tym, że On dał ludziom swoje słowa. Na czym rzecz polega? Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to ty nie tylko zacząłeś mieć myśli Boże, ale w tobie zaczęły istnieć realne koncepcje Boga. I ty posiadasz słowa Boga do każdej sytuacji. W ogóle musisz uwierzyć w taką rzecz, że kiedy ty się znajdujesz w jakiejś sytuacji życiowej, to ty w pewien sposób jesteś zaprogramowany, aby w tej sytuacji zwyciężyć. Ty nie musisz się zastanawiać wiele godzin, dni czy tygodni, w jaki sposób ty masz teraz zacząć tutaj działać. Ty w pewnym sensie musisz w takiej sytuacji zacząć działać instynktownie. Nie bój się tego. Nie przestrasz się tego. Nowa sytuacja, wiecie, wchodzimy wciąż w nowe sytuacje. I mogą nam się przydarzać zupełnie nowe problemy. Ale musisz wiedzieć, że jesteś na pewno zaprogramowany, aby zwyciężyć w tym problemie. Że będziesz miał określone słowa, że będziesz miał pomysły, które tam się pojawią. Co ciekawe, w innych konfiguracjach w ogóle nie powstałyby te pomysły. W innych konfiguracjach życiowych w ogóle by nie zaistniały pewne rozwiązania. Jesteś zaprogramowany, aby w danej sytuacji zwyciężyć w 100%. Jesteś zabezpieczony do każdego problemu. Dlatego wszystko możesz. Wszystko możesz. W jakiejkolwiek sytuacji byś był. Nie musisz teraz sobie zadawać takich pytań. O, jakbym był w tamtej sytuacji, to ciekawe, jakbym się zachował. Ja nie wiem. Rozumiesz, bo to jest głupkowate myślenie. To w ogóle nie myślę o tym. Natomiast kiedy ja się znajduję w jakiejś sytuacji, ja mam słowa Jego. Ja mam jakiś potencjał życia do wykorzystania. Ja mam pewien program. Ja po prostu wiem. Ja czasami wchodzę w coś i ja wiem, jak mam żyć tam. Ja momentalnie wiem, jak mam żyć. Wiem, co mam zrobić. Ja na przykład nie siadam i nie płaczę. Nowa sytuacja. W tej sytuacji to nie wiem, co zrobić. No nie mam doświadczenia. A walić w doświadczenie. Ok? Doświadczenie jest rzeczą ze sfery, wiecie jakiej? Naturalnej. Fajne jest doświadczenie. Bo w ogóle jak się ma doświadczenie, to jest łatwiej w życiu, wiecie? Ale słuchajcie. Będziecie schodzić w sytuacje życiowe, gdzie nie będziecie mieli żadnego doświadczenia. Żadnego doświadczenia. Żadnego doświadczenia. I teraz ty musisz wierzyć, że masz w sobie program, tak? Który został włożony w twojego ducha. Czyli ty wchodzisz w nową sytuację i ty mówisz, Panie Boże, dziękuję Tobie, że w tej sytuacji ogarniam się jak trzeba. Halleluja. I dalej stoisz, bo żadna myśl nie przychodzi do głowy, w którą stronę zrobić krok.
przód czy w bok, ty nie wiesz, ale dziękujesz Bogu, przez wiarę ogłaszasz, że wiesz. Że wiesz, co masz odpowiedzieć. Spotykasz się z jakąś osobą, jakaś osoba tam się przy tobie kręci, coś do ciebie mówi, a ty mówisz, Boże, jestem w takiej sytuacji, w ogóle jeszcze nigdy nie byłem, a teraz, Boże, dziękuję Tobie, że potrafię z tą osobą rozmawiać. Zaczynasz co robić? Rozmawiać. I wiesz, co zacznie płynąć? Słowo życia. Słowo życia. Doświadczenie jest dobre, ale program zabezpieczający za pomocą Bożego Słowa wpakowanego w naszego ducha jest lepszy. Nie wykluczaj doświadczenia. Jest super. Ja w niektórych sytuacjach sobie lecę na doświadczenie. Tak? Ale wchodzę w nowe sytuacje i za cholerę nie wiem, jak się odnaleźć. Rozumiecie? W ogóle nie wiem. Pamiętam kiedyś, stanąłem przed sądem pod zarzutem napadu na kantor z bronią w ręku. Po różnych perypetiach związanych z tą sprawą, po odsiedzeniu blisko 3 lat w areszcie śledczym, wyszedłem sobie na wolność, nawróciłem się w ogóle do Boga. Proces jakoś się odsunął. Na tych pierwszych sprawach były dwie poszkodowane. Obydwie poszkodowane twierdziły, że to w ogóle ja tam wszedłem, że jej przystawiłem pistolet do głowy i kazałem otworzyć kasę. Obydwie zgodnie twierdziły, ponieważ miałem na sobie czapkę z dziurami na oczy. Natomiast obydwie były pewne, że takich oczu to się nie zapomina. Niestety polskie prawo, ono ma ciekawe w ogóle formuły rozwiązań na podstawie działania poszlakowego. U nas potrafią skazać człowieka za morderstwo na podstawie poszlak. To jest ciekawy kraj. Jedyny w swoim rodzaju, ale to pomijają w ogóle te rzeczy. Ja miałem tatuaże w oczach od środka tutaj kiedyś. I moje oczy wyglądały, jakby były wymalowane tuszem. I one oczywiście zgodne, tak to ten pan przystawił nam, bo to są te oczy. I one strasznie się mnie bały. Na tych pierwszych rozprawach, kiedy siedziałem w areszcie, one w ogóle chciały, żebym ja nie był na rozprawach, żeby nawet mnie nie wprowadzano na rozprawę, bo one tak się bały. Potem się nawracam, wychodzę z tego aresztu, bo już mnie dłużej nie mogą trzymać, no zapomijam, jak ja wychodzę, ale to już nieważne. Robię takie rzeczy, że wychodzę, wypuszczają mnie. No i teraz ten proces się odnawia. Oczywiście zgłasza się do mnie adwokat, który dostał dużo pieniędzy wcześniej i mówi, czy pan chce, żebym pana dalej bronił, jeśli tak, no to na dzień dobry mam 1000 złotych, nie mówi, ile mam płacić. No pierwsza rzecz, Duch Święty mi przypomina jedno z jego imion. No jedno z jego imion to Parakletos, czyli adwokat. I mówi do mnie, ja będę cię bronił. Więc grzecznie odmawiam tego pana adwokatowi. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z napadem z bronią w ręku. Od 5 lat skaczę do góry w ogóle, nie jestem recydywistą. Prokurator żąda 15 lat dla mnie. Wchodzę na salę i wchodzą owe te, które były napadnięte, no, poszkodowane. Siedzę sobie, jestem w trakcie ogłaszania Bożego Słowa pod tytułem, że żadna broń okuta przeciwko mnie istnieje. Skóra i każdemu sądowi, nawet 18 Wydziałowi Karnemu w Warszawie, zada kłam. Takie to słowo sobie ogłaszam i tam siedzę sam bez adwokata. Wchodzą te poszkodowane i zaczynają mówić, że zostały napadnięte, bo to te zeznania mają być od nowa, bo to po latach wszystko. Ja mówię, Wysoki Sądzie, mam pytanie, słucham. Czy panie się mnie boją? One na mnie patrzą. Absolutnie. Czy panie dzisiaj też twierdzą, że to ja napadłem na ten kantor? I obydwie zgodnie mówią, że absolutnie nie są tego pewne. I że w ogóle niczego nie poznają we mnie, czy też w moich oczach, co wtedy mówimy. Sędzia się patrzy, mówi, jakim sposobem panie wtedy
były pewne, dziś panie nie są pewne. Wtedy się panie bały, dziś się panie nie boją. A one stoją, my nie wiemy. Prokurator siedzi, patrzy na to całe zjawisko, w ogóle wiesz, sędzia siedzi, wiesz. Sędzia pyta, panie prokuratorze, pan utrzymuje propozycję? Tak, no sąd udaje się na naradę. Wracając na naradę, zostaje uniewinniony. O co tutaj chodzi? W tej sytuacji, w której się znalazłem, zadałem pewne pytania. Te pytania powstały we mnie, jakby wyniknęły z jakiegoś programu wewnętrznego. Rozumiecie? Chcę, żebyście to zrozumieli. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Mam wewnętrzny, wkodowany program, który jest odpowiedni na każdą sytuację mojego życia. Nie muszę dywagować, co by było, gdyby babcia miała strupy, to miała radio stupy. Rozumiecie? Dywagacje są z piekła! Nie dywaguj, bo Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co oczywiste. Słowo oczywiste wykłada się jako primo realne, a? Sekundo teraźniejsze. Myślcie o tym, co jest teraz i wierzcie w to, że macie wkodowany system bezpieczeństwa na teraz. I to każdej sytuacji w życiu. I diabeł nie jest w stanie wymyślić niczego, w czym mógłbyś się znaleźć, do czego nie byłbyś predysponowany, jeżeli chodzi o zwyciężenie tego. Rozumiecie? Nie ma takiej sytuacji. Nie ma, nie ma. On ma za wąski łeb, żeby takie coś wymyślić. Bóg jest większy niż pomysły diabła. A chrześcijanie się kulą przed pomysłem diabła. Co mam zrobić w tej sprawie? Uwierzyć, że masz program. Uwierzyć, że masz słowa. Uwierzyć, że zwyciężyłeś. Uwierzyć, że możesz. Uwierzyć. Tak samo jak wchodzimy w sytuacje, które mają poprawić nasz standard życiowy. Wchodzimy w biznesy, wchodzimy w służby. Co mam zrobić? Nie co mam zrobić, wiem co mam zrobić, halleluja. Boże, ja wiem co mam zrobić, Boże, ja wiem co mam zrobić, Boże, ja właśnie idę i to zrobię. Ktoś zapyta, co masz zrobić, nie twój zasmarkany interes. Idę i zrobię, bo ty co? Bo ty nie potrafisz zwerbalizować jeszcze na pewnym odcinku tego. Ale ty wierzysz. Idziesz wierząc. Wchodzisz w coś wierząc. I odnosisz sukces. Bo ty jesteś skazany na sukces. Ty nie możesz mieć porażki. Ty się nie zaliczasz do świata. Świat jest skazany na porażki, ale nie ty. Ty jesteś skazany na sukces. Na Jego Słowo. Każda rzecz się musi ugodzić. A to Słowo jest w tobie. Ten projekt jest w tobie. Druga rzecz, druga bryła tego, co chcę powiedzieć, żeby twoje możliwości w Bogu były w pełni zrealizowane, nie wolno ci być człowiekiem, który odtwarza coś, ale musisz być twórcą. Odtwarzanie, rozumiecie, ono nie jest z nieba, są pewne rzeczy z nieba, są pewne rzeczy nie z nieba. Na przykład kredyty obrotowe są z nieba. A konsumpcyjne z piekła. Jeśli masz kredyt obrotowy, to jest z nieba. Jeśli konsumpcyjny, to jest z piekła. Rozumiecie? Wiecie skąd ja wiem, że kredyty obrotowe są z nieba? Bo Jezus brał kredyty obrotowe. Potrzebował posła, żeby wjechać do Jerozolimy, bo taka była część jego służby, pożyczył. Potrzebował łódki, żeby głosić na Jeziorze Galilejskim, pożyczył. Potrzebował chałupki, proszę Ciebie, żeby zrobić wieczerze, pożyczył. Cały czas leciał na kredycie obrotowym, ponieważ on miał mesjańską służbę i leciał na kredytach! Ale nigdy Jezus nie wziął kredytu konsumpcyjnego. Tak? Jak ktoś kupuje sobie plazmę, tak? Zarabia 2200, plazma 5500.
Kupiłem sobie plazmę. Ja mówię, smacznego. Poliżesz plazmę, zagryziesz pilotem w przyszłym miesiącu. Rozumiesz? Kolego. Co to jest kredyt? Plazmę sobie kup, tak? Jak się wzbogacisz, to sobie kup plazmę. Póki się nie wzbogacisz, proszę ciebie, to sobie oglądaj w telefonie komórkowym coś. Sobie nie kupuj plazmy. Bo kredyt konsumpcyjny jest z piekła. Będziesz pracował na kredyt. Obrotowy jak najbardziej. Miliony dolarów bierz w obrót. Rozumiesz? Obraca i zarabia cash. I teraz wam pokażę, w jaki sposób funkcjonują pewne mity. Księga Jeremiasza. 1:4-5. Księga Jeremiasza 1:4-5. Bóg spotyka Jeremiasza i mówi do niego tak. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię stworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Rozumiesz? To są fakty. Zanim przyszedłeś na tą ziemię, Bóg stworzył dla Ciebie wszystkie możliwości sukcesu. Ty nie przyszedłeś na tą ziemię, rozumiesz? Z możliwością porażki. W ogóle pamiętacie, jak Bóg stworzył Adama i Ewę? Gdzie On ich stworzył? W ogrodzie Eden, zgadza się? Oni mieli wszystko. Powstaje Adam z Ewą, oni mają wszystko. Mają drzewa, mają owoce, mają warzywa. Owoce. Wczoraj jechaliśmy samochodem i w ogóle taka mi głupawka przed do głowy, przepraszam, ale się musiałem ją podzielić. Wyobraziłem sobie taki w ogóle rysunek, w ogóle, że gdzieś po prostu zeżarto jakieś owoce i wszyscy patrzą na Ewę. Ewa mówi, co on mówi, że jak ktoś zeżre jakiś owoc, to zaraz ja. Przepraszam, ale to tak... Czasami muszę się tak samo rozweselić, ale tak... To nie istotne. Istotną rzeczą jest to, że Bóg mówi do Jeremiasza o tym, że On go wybrał, powołał, że On go ustanowił, że On go predysponował do czegoś. Czyli zobacz, tak jak Adam z Ewą weszli do raju, do ogrodu, do Edenu znaczy, do ogrodu pełnego sukcesu. Oni nie musieli tam nic, rozumiecie? Oni nie musieli budować tego. Kiedy przyszedłeś na tą ziemię, przyszedłeś już z potencjałem zwycięstwa. Narodziłeś się z Bożego Ducha i to uruchomiło ten potencjał zwycięstwa. Rozumiesz? Ale zobacz teraz, co mówi Jeremiasz, 6 werset. Wtedy rzekł, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Kretyn. Bóg mówi do niego tak, wybrałem Ciebie, Ździsiu, Ciebie, Krysiu, wybrałem Ciebie. Przed założeniem świata powołałem Ciebie. Ustanowiłem Ciebie. Włożyłem w Ciebie potencjał. A Ździsiu, Krysia, a! Nie! Jeszcze jestem młody, jeszcze się nie nadaje. Tak mocno chrześcijan mówi. Nie wierzą w to, że wszystko mogę w tym, którą miała mnie omacnia w Chrystusie. Nie wiedzą, że są, mają indywidualne, potężne powołania. Nie wierzą w to. Mówią, nie, ja się nie nadaję. Nadajesz się. Właśnie ty się nadajesz. Właśnie się nadajesz. Powiem więcej. Nie ma drugiego takiego jak ty. Ja nie znam osobiście. Z wieloma z was rozmawiam, indywidualnie spotykam się. Nie ma dwojga takich samych ludzi. Co człowiek, to historia. Psalm 139:13. Mówi tak. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Jesteś niepowtarzalny i stworzony do niepowtarzalnych działań. Jesteś niepowtarzalną postacią. On Cię stworzył bardzo indywidualnie. Wiecie, dlaczego Wam to mówię? Ponieważ ogromnym zwiedzeniem w kościołach jest
naśladownictwo, chore naśladownictwo. Ja nie mówię o tym, że istnieje zdrowa formuła nauki i branie przykładu. To nie o to chodzi. Ludzie naśladują jedni drugich. Ludzie chcą być tacy jak inni. Niestety ludzie nie są tacy jak inni. Żeby można było odnosić sukces w naszym życiu, musimy się pogodzić z naszą indywidualnością, z naszą odrębnością, unikalnością. Rozumiesz? Możesz być tak samo dobry jak ktoś, ale będziesz inny. Będziesz miał inny smak, inny zapach. Rozumiesz? Nawet jeżeli w duchu jesteście, bo kiedy funkcjonujemy w jednym poziomie zrozumienia duchowego, to my będziemy wyczuwali, o tym co ja mówiłem w zeszłym tygodniu, będziemy wyczuwali w tej formule jako ludzie na tym samym poziomie ducha. Ale tak czy inaczej, jesteśmy odrębni. Mamy dążyć do tego, aby być najlepszymi w tym, ale to jest i tak odrębne. Jesteś stworzony do tego, żebyś tworzył rzeczy, a nie odtwarzał. W pierwszym liście do Koryntian 3:3 jest coś, co ma miejsce dzisiaj w bardzo wielu kościołach. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 3:3. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, skoro między wami jest zazdrość. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, skoro między wami jest zazdrość. Zazdrość to ukryta motywacja niedowiarstwa. Ludzie zazdroszczą jedni drugim, dlatego że nie wierzą, że wszystko mogą w tym, który ich umacnia w Chrystusie. Próbują naśladować drugiego człowieka. Rozumiecie? Bo nie wierzą, że sami wszystko mogą w tym, który ich umacnia w Chrystusie. Ja do ludzi mówię, ucz się ode mnie, bądź przy moim boku, ja ciebie będę prowadził w jakieś miejsce, nauczę cię pewnych rzeczy, ale to, co na przykład zrobię z tobą, to wykształtuje twoją odrębność. I będę cię wypychał w twoją odrębność. Jeżeli ja zobaczę, że jesteś człowiekiem, który ma apostolski kierunek, to ja cię będę pchał, żebyś zakładał kościół. Rozumiesz? Ja cię będę w tą stronę wpychał. Jeżeli ja zobaczę, że ty jesteś ewangelistą, to ja będę cię pchał w tą stronę. Ja cię nauczę czegoś. Jeżeli ty jesteś prorokiem, to ja ciebie czegoś nauczę i ja ciebie wprowadzę w pewne miejsce, żebyś ty mógł być tym prorokiem, takim jak ciebie stworzył Bóg. Taka jest moja rola w tym wszystkim. Rozumiecie? Bo ja tobie nie dam patrzeć na drugiego człowieka. Więcej, ja ciebie będę korygował, abyś nigdy nie małpował mnie. Bo ja jestem jedyny w swoim rodzaju. To w ogóle, rozumiem, to taka rzecz jest. Tylko, że ja to odkryłem, ja się w ogóle, kurczę, zaprzyjaźniłem z tym Arturkiem. Ja się bardzo dobrze z nim czuję, rozumiecie? Zresztą byłem teraz w Poznaniu, siedziałem sobie w hotelu w ogóle i ja się tak się cieszyłem, siedzę sobie w tym hotelu, w ogóle uderzyłem się o coś, nie? Uderzyłem się, w ogóle taki problem, jak ja się lubię w ogóle, jak mi jest dobrze ze mną, jak ja w ogóle tam się trochę, tak się popieściłem trochę, taki byłem tak, takiego trochę dzieciaka zrobiłem, nikt mnie nie widział, Bóg mnie widział, wiesz o co chodzi? Jakby to, ja w ogóle siebie bardzo akceptuję. Ja znam siebie, jestem z sobą zaprzyjaźniony, nie mam problemu z tym, nie przyglądam się na kogoś i mówię, o, chcę być jak on. Nie, przyjmuję od innego człowieka, tak? Ale ja jestem sobą, znalazłem siebie w tym wszystkim. Ty musisz znaleźć siebie. Diabeł wmawia ludziom, że mogą tylko to, co widzą u innych, pamiętaj. Diabeł będzie wmawiał ci, że tylko możesz to, co widzisz u innych ludzi, to jest nieprawda. Bóg nie chce, abyś kopiował innych ludzi. On chce, abyś tworzył z tego, co On włożył do twojego ducha, zanim jeszcze pojawiłeś się tu na ziemi. On włożył pewne rzeczy do twojego ducha. On je włożył. On je tam... Możesz mi dać tą chusteczkę? On je tam włożył. I On nigdy ich stamtąd nie wyjmie. I On nie będzie chciał, żebyś zrealizował kogoś, tylko żebyś zrealizował siebie. Rozumiecie?
masz zrobić? Ty przed Trybunałem Chrystusowym, przed tym sądem Chrystusowym w niebie, tym sądem po nagrody, staniesz i tam w ogóle tak naprawdę będzie takie globalne pytanie do twojego życia. W ogóle jak ty zrealizowałeś swój potencjał? Co ty w ogóle z tym zrobiłeś, dzieciaku? Panie Boże, schowałem mój potencjał i udawałem ściśka. Tam ściśek obok stoi, Bóg popatrzy, tamtego ściśka? No tak, tamtego, panie. No to, panie, dlaczego tam ściśkowi niosło taką koronę aż czterech aniołów? Tak? A mnie jakiś taki niewyględny anioł niesie taką, w ogóle taką, jakaś taka ona taka, taka. W ogóle, rozumiesz? I Bóg powie, słuchaj, sytuacja jest jasna jak tyłek anioła. Ściśek zrealizował siebie. Ściśek znalazł siebie w tym wszystkim. I ściśek poszedł jak przycinak, a ty patrzyłeś na ściśka. Coś tam żeś udłubał. Ale niekoniecznie na taką koronę, jak ma ściśek. A zatem udzielam ci tyle kosmosu, ile korona twoja jest warta. No zobacz. To bardzo ważne, o czym mówię do was teraz. Ty dobrze wiesz, czego pragniesz. Każdy z was dobrze wie, czego pragnie. Te pragnienia włożył w ciebie Bóg. Ja w ogóle mówię teraz z perspektywy, że jesteś zdrowy. Pragnienia włożył w ciebie Bóg. Ty wiesz, czego ty chcesz. Może nie masz tego wyklarowanego do końca jeszcze. Może to się wszystko jeszcze tak nie trzyma razem. Potrzebujesz nauki, potrzebujesz, żeby to wszystko poukładać, ale ty wiesz, czego ty chcesz. Nikt na świecie więcej tego nie wie. Dlatego jest napisane, że nikt nie zna człowieka, tylko duch człowieka. Ty wiesz, co masz w swoim duchu. Ty wiesz, kto ty jesteś. Ty wiesz, jakie jest twoje imię. Nie bój się określać swoim imieniem jako nowe stworzenie. Nie bój się. To ty. Nowy ty. Nowy ty. Zaprzyjaźnij się z tym nowym bytem. Uznaj, że to jest to, że to w ogóle o to chodzi tutaj. Rozumiesz? Daj się kształtować, daj się urabiać, przyjdź do mnie i powiedz, Artur, jeszcze nie mam tego poskładanego wszystkiego, ale ja wiem, kim ja jestem. Pomóż mi teraz, żeby to wszystko zlepić w taką bryłę, żeby tym można było rozwalić piekło. Ja ci wtedy w tym pomogę, ale ja ci na przykład nie powiem, kim ty jesteś, przepraszam. Wiesz dlaczego? Bo ja nie wiem. Ja mogę coś zobaczyć. Ale ja nie mam objawienia głębi twojego ducha. I nikt nie ma na świecie. Teraz musisz odważnie zacząć realizować Boże pragnienia włożone w twojego ducha. Musisz zacząć to robić. Ty musisz realizować Boże pragnienia włożone w twojego ducha. To jest twoja robota. Ty się nie zajmuj niczym innym. Rozumiesz? Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kościół, tak? To jest bryła, która współpracuje ze sobą, rozumiesz? Która jest rodziną, jest domem i to wszystko może ze sobą współgrać, bo to może współgrać. Ludzie mówią, ja się nie mieszczę z moim powołaniem, mówię w kościele, ja mówię, to zbuduj odrębną bryłę, no jaki problem, przecież kurczę. Natomiast z praktyki wiecie, co wiem, że to nie jest tak, że się nie mieści. Mieści się. Się mieści w ogóle. Jeżeli jesteś misjonarzem, pójdziesz na misję. To nie znaczy, że ty tracisz ten dom. Ty nie tracisz tego domu, nie tracisz tych ludzi, nie tracisz tych przyjaźni. Tego się nie traci. Nie traci się wspólnego rozmachu. Możesz być na końcu świata i raz na rok się widywać fizycznie z ludźmi. Też tak może być, bo też tak może być z niektórymi z wami. A to nie oznacza, że się gdzieś nie mieści. Nie udawaj kogoś innego nigdy. Jeżeli udawałeś kogoś innego, a w ogóle jak będziesz się modlił, to powiedz do Boga tak, Panie, pokaż mi, czy ja kiedykolwiek udawałem kogoś innego. I to zrób tak bardzo szczerze. Jeżeli udawałeś kogoś innego,
znanego Tobie lub nieznanego, tak? Przeproś Boga za to. Więc przepraszam Cię, Ojcze, bo udawałem kogoś innego. Rozumiesz? Obmyj się w krwi Jezusa. Uznaj to jako zwykły grzech. Nie kopiuj czyjegoś życia. Nigdy. Nie daj się zatrzymać czyimś pragnieniom. Wiecie w ogóle, na czym polega system manipulacji? Przychodzą do Twojego życia ludzie i oni dzielą się z Tobą swoim pragnieniem i wiesz, co robią? Wciągają Cię w swoje pragnienie. I leżysz i kwiczysz. Przychodzi do Ciebie ktoś, wchodzi w Twoje życie i mówi, wiesz, ja mam takie pragnienia. I Ty jesteś, a to jest ciekawe, bo człowiek ma deficyty i przychodzi do niego ktoś i mówi do niego, wiesz, ja mam takie pragnienia, to w człowieku się budzą takie instynkty. Instynkty macierzyńskie się w niektórych budzą, ojcowskie, rozumiesz? Jakoś chcesz w te życie wejść tego człowieka. Stój, to jest niebezpieczne. Bo za chwileczkę ten człowiek będzie cię ciągnął na postronku swojego pragnienia. I ty się w ogóle zdziwisz, bo gdzie ja idę? Idziesz za nim. A masz iść sam. Masz widzieć swój kierunek. Masz być pewny tego, co ty robisz. Masz być przekonany wewnętrznie o tym. Rozumiesz? Dlatego prowadzimy różnego rodzaju terapeutyczne spotkania z ludźmi, bo to chodzi, żeby być zdrowy. Bo na przykład jak ktoś ma niezaspokojone pewne instynkty, tak? To bardzo łatwo mu być prowadzonym na postronkach czyichś pragnień. To jest bardzo łatwe. Rozumiecie? Się okazuje, że chce, no tak, no to ta osoba, no to ja idę tam, gdzie ta osoba. Nie, to ta osoba tak ma. A ty zastanów się, jak ty masz. Czego ty pragniesz. Nie zazdrość innym ich sukcesów. Niech mają jak najwięcej sukcesów ludzie. Niech im Bóg błogosławi jak Abrahamowi do kwadratu. Rozumiesz, o co chodzi? Oporowo. Ty masz swoją formułę błogosławieństwa. Ty masz swój kranik w krzyżu. Krzyż ma miliardy kraników. Każdy ma swoje imię. Podchodzisz, odkręcasz, kubeczek, kijesz. To twój kranik. Twój kranik. Na kocik, proszę Ciebie, rozumiesz? Twój kocik, Twoje imię wbijasz na kociku, kranik się, proszę Ciebie, możesz sobie teraz wyobrazić, na przykład nowoczesny krzyż, nie wiem, bo są różne, niektórzy bardziej tak myślą, proszę Ciebie, sakralnie, no to tam sakralny wymyśl, tak wkręcany, a teraz jak nowoczesny, to możesz sobie myśleć, że jest, nie wiem, metalowy, błyszczący i tam sobie bierzesz i pijesz swoje błogosławieństwo z Chrystusa, Twoje. To Twoje jest. Rozumiecie, o co chodzi? To Twoje. Twoje. Ostatnio jestem na siłowni. Tam obok mnie na stepę weszła taka dziewczyna. Weszła taka dziewczyna. I ona wyglądała jak 42 numer nici. Aż miała taką w ogóle obsesję, że jest gruba. Właściciel siłowni zapytał, ile ty masz lat? Ona mówi, 23. On mówi, wyglądasz na 15. A mówi, co chcesz zrobić? Ona mówi, chcę schudnąć. On mówi, ile ważysz? 42 kilo. Dobrze, mówi. Mówi, najpierw się uspokój, mówi do niej. Uspokój się. I ona weszła na steper i wiecie, co chciała? Opanować w ogóle ten steper, opanować. Przecież steper ma funkcję. Steper się ustawia odnośnie do wagi, do potrzeb. W ogóle wiecie, tam jest cały mechanizm w ogóle ustawienia tego. A ona mówi, ja wiem. On sobie chodzi z boku, w ogóle wiesz, mistrz świata, w ogóle wiesz. Mówi, może ci ustawić steper. No ja wiem, w ogóle wiesz. Ja się patrzę, mówię, w ogóle. Ważysz 42 kilo, chcę schudnąć, w ogóle wiem, że nic nie wie. Dobrze, już wiem na pewno, że ona nic nie wie. Tak? Ale ona się upiera, że ona zna system tego stepera. Tak? W ogóle pochodziła na tym steperze, bo go źle ustawiła ze 3 minuty i się zniechęciła. Rozumiecie? Bo to się musi zniechęcić na tym. Bo to jest w ogóle niemożliwe w ogóle, żeby ona zrobiła tam jakąkolwiek robotę. Widzisz, że jeżeli ty nie wiesz, jak się do rzeczy zabrać i idziesz za czyimś sukcesem na przykład,
to ty się zaczniesz frustrować i rozpadać w ogóle. Nie zdziałasz nic, bo nie zrealizujesz tego, co jest prawdziwie twoje. Zacznij tworzyć z tego, co masz, a Bóg będzie wspierał cię w każdej sprawie. Nawet malutko rozpoznajesz w sobie, ale z tego zacznij tworzyć. To są te początki. To jesteś prawdziwy ty, to twój prawdziwy potencjał, to z tym Bóg współpracuje. Nie mów, Boże, potrzebuję takiego daru, jak ma brat Zdzisio. Brat Zdzisio ma służbę brata Zdzisia. Zdziś Ministry. Taka firma. Zdziś Ministry. I on do tej firmy potrzebuje określonej oprawy duchowej. A ty masz inną firmę. Rozumiesz? I ty tam się, jakiś dar jeden ci się tam telepie. I ty mówisz, że ja taki dar mam, słaby dar, jeden dar mam. Panie, darów chcę więcej. Panie, mam jeden dar. Ja tylko mówię w innych językach. Ile tam w tych językach mówisz? No 15 minut dziennie mówię w innych językach. Dar, dar, daj mi dar. Rozumiesz? Ja to się w ogóle czasami zastanawiam, jak na nas reagują aniołowie. Oni mają 100% czynnego umysłu, rozumiecie? Mi się wydaje, że oni... Wyobraźcie sobie w ogóle, wiesz, my używamy 6, powiedzmy, nie? Jak patrzą na nas, w ogóle wiesz, i sobie myślą, w ogóle wiesz, czujesz, w ogóle wiesz, stoi Gabriel, w ogóle i sobie myśli, jak on kocha tych inwalidów. Boże, uwielbiam cię za twoją miłość dla ludzi, w ogóle wiesz, co chodzi, nie? Bo te lata taki, wie, daj mi to. Wykorzystaj, co masz. Modlisz się 15 minut innymi językami? Rozwiń dar modlitwy innymi językami. Módl się godzinę, dwie, trzy, pięć, naucz się modlić innymi językami. Jak się komuś będziesz chciał przedstawić, proszę ciebie, to szere bele bele se, to powiesz do niego. O, przepraszam, Rysiek Kamiński, rozumiesz, o to chodzi. Się pomyliłeś, będziesz tak przesycony tymi językami. Zobaczysz, co się będzie działo. Zobaczysz, jak się rozkręcisz. Ale nie, nie, bo Zdzisiek Ministry, on ma tyle darów, a ja mam jeden dar. Masz jeden, go nie używasz w dodatku. Używaj. Się zajmij tym, co masz. Bóg będzie przydawał do tego, co masz. W ogóle znacie zasadę, kto ma, temu będzie dodane. W ogóle wiesz, do czego Bóg dodaje? Do tego, co się ma. A nie, co się nie ma. Rozumiecie? To coś, co się ma, to do tego jest dodawane i to coś dopiero tworzy następne rzeczy. To tak działa, przyjaciele. Jakie są podstawy wdrażania twoich możliwości? 6 podstawowych podstaw. Takich fundamentalnych podstaw. Po pierwsze, to jest umiłowanie prawdy i trwanie w niej. Prawda musi być dla ciebie number one. Jednorodność nauki. Jednorodność nauki. Rozumiesz? Jak będziesz miał wielorodność nauki, to cię to zabije. Nie złożysz tego do kupy, no nie złożysz, no nie da rady tego złożyć do kupy. Jednorodność nauki. Rozwój osobistej wiary. Osobistej wiary w małych rzeczach. Nauka słuchania Boga i życie modlitewne. Na tym się opiera system umiłowania prawdy. To jest to. Umiłowanie prawdy. Po drugie, to jest zgłębianie poznania siebie w Bogu, czyli nowy ty. To, o czym wspomniałem wcześniej. Musisz zacząć się zapoznawać z twoim wewnętrznym człowiekiem. Musisz wiedzieć, kto ty jesteś. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Ty musisz zobaczyć, kto ty jesteś. Weź se to, napisz, rozpisz. Taki jestem. Napisz, jestem. Wypracowanie dla mnie. Weź się tam odpisz. Potem to przeczytaj. Aha, to ja jestem. To moja tożsamość. Tak? Jak napiszesz, proszę ciebie, ja jestem Polak mały, to taki jesteś na przykład. To masz świadomość, kim jesteś. Bądź w tym szczery. Powiedz, Boże, jak to w ogóle ukryć? Z której strony to żyć tym? Naucz mnie. Przyjdź Duchu Święty do tego. Bo tylko tyle mam. A to jest wystarczające. To jest wystarczające, rozumiesz? Zacznij się zaprzyjaźniać swoim wewnętrznym człowiekiem. Zacznij żyć z tym wewnętrznym człowiekiem na bardzo, bardzo bliskie relacje. Po trzecie, to jest decyzja o poświęceniu życiu dla Boga.
poświęcenie życia, żeby wdrażać Twoje możliwości, musisz zdecydować o poświęceniu na trzech podstawowych pułapach. Rodzina, finanse i zainteresowania. Rodzina, finanse, zainteresowania. Poświęcone dla Królestwa. Dziękuję bardzo. Rozumiesz, o co chodzi? Tu nie ma, że tutaj stoi z boku. Królestwo królestwem, rodzina rodziną. Królestwo królestwem, finanse finansami. Królestwo królestwem, pro Ciebie ja zbieram samochodziki. Nie. Rozumiesz? Po czwarte, to jest odwaga. Żeby w ogóle wdrażać możliwości, które mamy w nas, musimy odważnie działać. Odważnie, czyli ryzykownie niestety. Po pierwsze, odwaga w odbieraniu objawień. Musisz wierzyć to, co masz objawione. Objawił Ci coś Bóg w jakiejś dziedzinie? Musisz w to wierzyć. Nie podważaj tego. Załóż sobie dzienniczek objawień. Objawienie takie i takie. Mam takie i takie zrozumienie. Mam takie i takie słowo. Rozumiesz? Piszę, koniec, trzymam się tego jak koń dyszla. Ktoś przychodzi, mam dla Ciebie słowo od Pana. Chwileczkę, wezmę mapkę. Proszę, to tam dla mnie masz. Mam dla Ciebie słowo takie i takie. Sprawdzę, czy się zgadza. O, wiesz, to nie zgadza mi się z moim osobistym. Odrzucam. Jak to odrzucasz słowo? Tylko rzeczywiście rozrzucam. Niezgodne z moim dzienniczkiem. Koniec. To w ogóle Bóg nie powie przez kogoś do Ciebie niczego innego, niż wcześniej Tobie nie objawiał. To jest prosty jak trud. Człowiek, żyjemy w epoce nowego przymierza. Ja do Ciebie mogę coś powiedzieć, to jest tylko coś, co będzie korespondowało z Twoimi wewnętrznymi przekonaniami. I cały czas zakładam, że jesteśmy zdrowi. Musisz odważnie realizować wizje, które masz włożone w siebie. Odważnie wprowadzać je w życie. Odważnie. Musisz odważnie manifestować moc, która jest Ci dana. Odważnie. Odważnie. Musisz tak ryzykować. Ostatnio opowiadał mi brat Ankit świadectwo. Jechał sobie na motorku swoim, gdy szedł w wozie pizzę. Szły trzy pijane laski. Ankit się zatrzymał. Podeszły. Więc Ankit mówi, dobra, mówi, znacie Jezusa? Bardzo miny i zrzedły. Mówi, i zaczynajmy opowiadać o Jezusie. Cały czas, grzejąc motorek, gdyż jest zimno. Dwie zaczęły szydzić, jedna słuchała. Ankit mówi do niej, nie mógł na nie położyć ręki, żeby się o nią modlić, potrzymał motorek. Więc mówi do niej, jeżeli chcesz, żeby Cię dotknął Bóg, połóż na mnie swoją rękę. Ona położyła na Ankita rękę. Moc zaczęła płynąć. Rozumiesz? Otworzyła oczy i doświadczyła Bożej obecności. Rozumiecie? Proste manifestowanie mocy. Jechał na motorku, potem pojechał dalej. Inny wypadek. Ktoś tam się sadził do niego w pizzerii. Ktoś tam... Ankit stał. Dobra, chodź, ja Ciebie pomodlę. Jak to się pomodlisz? Rozumiesz? Szok! Facet coś tam, rozumiesz, po lekkim wzięciu chce je w ogóle jakiegoś typu. Słyszy nagle, wiesz, patrzy na niego ktoś odwagą, mówi, dobra, chodź, pomodlę Ciebie. Bo takie rzeczy się nie zdarzają w klubach, w restauracjach, ani w innych miejscach. Odważne manifestowanie mocy! Odważne! Wtedy zaczynają się realizować nasze możliwości. Odwaga w odpieraniu ataków. Tak? Nie walimy pod siebie, tylko przeciwstawiamy się diabłu. Tak? Słyszeliście dzisiaj słowa? Mur taki. Bóg taki. Słyszeliście te rzeczy? Odwaga w zmianach położenia życiowego. Jeżeli my chcemy realizować różne rzeczy, musimy być gotowi na zmiany życiowe. Zmiany życiowe. Różnego rodzaju. I odwaga w tworzeniu nowych rzeczy. Co z tego, że ktoś niczego jeszcze takiego nie stworzył? Ty stworzysz. Co z tego, że ktoś nie wymyślił? Ty wymyślisz. Piąty element to separacja od świata. Na czym ona polega? Na dyskredytacji fałszu i odpieraniu kompromisów. Rozumiecie?
My jesteśmy w świecie, ale jakby poza światem. Nie korespondujemy ze światem. My komunikujemy światu. Rozumiecie? My jesteśmy komunikatem dla świata, nie korespondujemy. I szósta rzecz, pielęgnacja prawdziwych przyjaźni. Relacje i wzajemne zależności. Żeby twoje wewnętrzne możliwości mogły się realizować, tak? Otocz się ludźmi, których kochasz i którzy ciebie kochają. Takimi ludźmi się otocz. I bądź z nimi w relacjach i w kontaktach. Rozumiesz? I tyle. Takimi ludźmi się otocz. I na końcu chcę, żebyś zobaczył pewne bardzo jasne oznaki twoich zdolności. Żebyś mógł określić, co jest twoją zdolnością, co tak naprawdę jest tą zdolnością. Po pierwsze, jeżeli coś jest w tobie prawdziwego, to zawsze będzie towarzyszyła temu chęć robienia tego. Chęć. Ludzie się zastanawiają, czy ja jestem na pewno ewangelistą. Ja mówię, kochasz głosić Ewangelię? Tak. Lubisz to robić? Tak. Chcesz to robić? Tak. Kręci cię to? Tak. Jesteś ewangelistą. Lubisz robić pieniądze? Lubisz robić biznesy? Lubisz w ogóle wchodzić w relacje z ludźmi, którzy mają dużo pieniędzy i czesać ich równo? Lubisz? Tak. Jesteś biznesmenem. Przychodzi ci to z łatwością? Rozumiesz? Ludzie, rozumiecie? Czy coś przychodzi tobie z łatwością? Spójrz na to. Mi pewne rzeczy przychodzą z łatwością. Jak ja na przykład widzę, i to ja nie mówię o przebijaniu się w różnych sprawach, ale w takich rzeczach, które już mam w sobie usankcjonowane. Na przykład dla mnie nie ma żadnego problemu, bo ja na przykład, że ja jestem kaznodzieja. I to nie jest dla mnie problem. Ja mogę mówić do ludzi, do jednej osoby, do miliona osób. W ogóle mnie to nie przeszkadza. Mnie nigdy nic nie peszy, mnie nie przeszkadza, wiecie, w takie środowisko inne. Jeśli ktoś pyta, masz tremę? Ja mówię, nie wiem, o co chodzi z tremą. Ja się na tym nie znam, mówię. A trema, rozumiesz? A jak się długo przygotowujesz? Ja mówię, nie przygotowuję się. Czemu się nie przygotowuję? Bo to lubię, to jest moje życie. Rozumiecie? Ja mam w sobie tysiące kazań, których jeszcze nie wygłosiłem nigdy. Po prostu. Ja tylko z braku czasu jeszcze ich nie spisałem. Po drugie, to jest satysfakcja osobista. Musisz zobaczyć, czy to, co robisz, to, czego pragniesz, przynosi ci osobistą satysfakcję. Czyli ty w ogóle, czy ty w ogóle szczęśliwy jesteś z tego powodu, że to robisz. Rozumiesz? Wykonujesz jakąś rzecz, zobacz, jesteś szczęśliwy z tego. Jak jesteś szczęśliwy, w ogóle okej. To jest prawdziwe. Jak ty nie jesteś szczęśliwy, to nie jest prawdziwe. Nie można robić czegoś i być nieszczęśliwym. Ja nieraz słyszałem takie głupawe teksty, ludzie mówili, Pan mi kazał być pastorem. Ja mówię, ty jesteś, mówię, chory na głowę naprawdę. Masz jakąś dziwaczną megalomanię taką w sobie, bo teraz chcesz, żebym przed tobą ustał i żebym mówił, wow, takim jesteś niesamowitym gościem. W ogóle wiesz, zrobiłeś coś, czego nie chciałeś, w ogóle wiesz, kozaku. Mówię, rozumiesz, o co tobą chodzi, na terapię jesteś. Na terapię, to jest odrzuconko. Odrzuconko. Tak się wybuduje Pan. Rozumiesz, ludzie tak mówią. Ja to w ogóle nie robię nic, czego nie chcę. I z czego nie jestem zadowolony. W ogóle. Lubię spędzać czas z ludźmi, mogę z nimi siedzieć od rana do nocy. Rozumiesz, siedzę tam sobie, wezmę sobie jakąś konserwę, mogę z nimi siedzieć, modlić się o nich, duszpasterski udzielać porad, terapeutyzować. I w ogóle lubię to, wiesz o co chodzi. Kawczę sobie założę pomarańczowe. Ja tak bym mógł siedzieć. Mogę się modlić o ludzi, robić spotkania w ogóle uzdrowieńcze, uwolnieniowe, chodzić, modlić się o nich, przecież mi może być ich tłum, będę tam chodził godzinę, drugą, piątą, lecę na nich, kładę człowieku, aż rozumiesz. No lubię. Ale są rzeczy, co nie lubię. No. Nie lubię. Zmywać. Będę zmywał, zmuszony jesteś, to zmywa. Wszystko zrobię w tym, który mnie ładnie w Chrystusie. Rozumiecie? Ale nie lubię. Nie jest to moje powołanie. Ale zrobię to. Bo nie, wiecie, wiele rzeczy nie jest naszym powołaniem. Robimy je, bo je trzeba zrobić. Trzeba się oprać, trzeba się w ogóle pozmywać. Ale patrzymy na rzeczy prawdziwe w nas. Po trzecie,
wymierne osiągnięcia, czyli widzialne sukcesy. Wiecie, po czym poznajemy realnie możliwości Boże w nas? Czy one przynoszą sukces? Bo jak coś ktoś robi, a to nie przynosi żadnego sukcesu, to się trzeba zastanowić w ogóle, co to jest. Robię coś i robię i nic z tego nie ma. Rozumiecie? Na przykład są ludzie tacy, mówią, przychodzi, ja jestem liderem. Dobrze. Dobrze. Mówię, kto cię słucha? Mówię, masz te dwie osoby, co tak chodzą za tobą, czy nie? No nie mam, nie mam. Ale byś mnie gdzieś wstawił, bo jestem liderem. Wie, grubo. Rozumiesz? No bo ja jestem pasterzem. Mówię, pasiesz kogoś, chociaż jedną owcę masz, nie masz? Masz jedną, to chociaż dobry pasterz, ty masz jedną owcę. Ale czy pasiesz? Jak nie pasiesz, to nie jesteś pasterz, no. Już kupa jest takich ludzi, którzy robią pewne rzeczy i nie mają żadnych efektów wymiernych, nic nie mają, nie? Mówię, może znajdź sobie coś takiego, co w ogóle jest twoje, nie? Po prostu. Coś, co jest twoje. Wymierne osiągnięcia, czyli widzialne sukcesy. Czwarta rzecz to wrodzone zdolności, czyli talent objawia się bez starania się. Zobacz, wiesz, o co chodzi z talentem? Talent się objawia bez starania. W ogóle chodzisz, masz talent. Na przykład, i to się w ogóle, Paweł wtedy był taki fajny, tam go biorą na ubiczowanie, chcą go zlać, tam mu Żydzi załatwili, że go tam chce centurion zlać. I Paweł mówi tak. A Paweł w ogóle to był cwaniak? Wiesz, on zawsze miał jakiegoś asa w rękawie. Już tam jest na końcu, już mają go lać, już tutaj jest tłum cały, wiesz, przyglądają się, a Paweł mówi, obywatela rzymskiego będziesz biczował. A w ogóle nie wolno było. A on mówi tam, a centurion, wiesz, jak to? Jesteś obywatelem rzymskim? On tak. Jestem obywatelem zasnego miasta Tars. A centurion mówi, ja obywatelstwo rzymskie nabyłem za duże pieniądze. A Paweł mówi, a ja go mam od urodzenia. I tak jest z talentem. Talent się ma albo nie. Albo jesteś w czymś dobry, albo nie. Znaczy, można rzemiosło tworzyć. I to jest bardzo chwalebne. Na jakimś odcinku czynisz jakieś rzemiosło. Ale spójrz, w czym jesteś dobry. Jak jesteś dobry, rozumiesz, zawsze byłeś dobry w zarabianiu pieniędzy, to ty myślisz, że ty po nowym narodzeniu będziesz co teraz? Przestajesz pieniądze zarabiać? No co? To jest twój talent. Zobacz, czy jesteś dobry i w czym jesteś dobry. Zobacz te rzeczy. Obejrzyj je. Tego jest masa. Są na przykład środowiska. Pewnie ludzie w pewnych środowiskach świetnie funkcjonują, w innych nie. Twoim talentem jest funkcjonowanie w danym środowisku. Rozumiesz? Są ludzie, którzy świetnie się funkcjonują w jakichś tam grupach społecznych, a inni tam się w ogóle nie nadają. Spójrz na swój talent. Spójrz na to, co ty posiadasz. Piątą rzeczą to są tak zwane oczywistości, czyli rozpoznawalność twoich uwarunkowań przez otaczające cię środowisko. Ludzie widzą, co sobą prezentujesz i nie bój się poddać pod korektę. Niech ludzie powiedzą coś o tobie. Niech powiedzą na przykład, jesteś dobry w tym. Zbieraj takie informacje. Zbieraj te informacje. To są ważne informacje. Te pozytywne i te negatywne. Im więcej szczerości będzie wśród nas, tym lepiej. Lepiej, żeby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, wiesz co, jak patrzę na to, co ty robisz, to mi się flaki przewracają. Naprawdę, sorry, może w ogóle zmień fach, może zacznij robić coś innego. Kurczę, czy nie idzie. A jak ty jesteś uparty, idzie mi. Nie mówię, przez wiarę to zrobię. Ja mówię, dobrze, przez wiarę się przechodzi pewne przestrzenie, ale w środku, w tobie musi istnieć coś stałego też. Prawda? Jakaś stała rzecz. Przedostatnią rzeczą to jest tak zwana wewnętrzna reakcja, to znaczy, że gdy ktoś dotyka tego, co w tobie jest talentem lub darem, to boli to tak, jakby ktoś dotknął w ogóle nerwa w zębie. Jeżeli jesteś w czymś dobrym, jesteś kimś i ktoś na przykład zaczyna szykanować to, ktoś zaczyna uderzać w to, to ciebie to boli. Jeżeli jesteś prorokiem, i ktoś przychodzi i mówi do ciebie, tam człowieku, z ciebie to jest prorok, proszę ciebie, się nadajesz w ogóle, wiesz. Albo mówi, w ogóle wiesz, mnie interesuje, więc ty do mnie mówisz, tam ty się w ogóle, wiesz, ogarnie.
i ciebie to w ogóle boli, tylko nie boli na zasadach takich, że czuje się odrzucony, tylko w ogóle wiesz, że człowiek ten odrzuca dar, rozumiesz? To jest informacja, że ty masz prawdziwy dar. Jak cię boli coś, to bardzo dobrze. Jak ktoś nie doceni talentu prawdziwego, rozumiesz? To naturalną rzeczą jest ból. To jest tak, jak na przykład prawdziwie kogoś kochasz, a ktoś cię odrzuca. I czujesz ból. Wiesz, o co chodzi? To dobrze, że czujesz ten ból. To znaczy, że ty prawdziwie kochasz w ogóle, wiesz? Nie czujesz bólu. Takie to olewcze, o, przyszło, poszło. To możesz sobie zadać pytanie, czy to było w ogóle prawdziwe, wiesz, nie? I ostatnią rzeczą to jest to, jakie masz doświadczenia, jakie masz tak naprawdę wykształcenie. Jeżeli masz pewne doświadczenia życiowe w jakiejś dziedzinie długotrwałej i naprawdę fajnie ci szło, jesteś jeszcze wykształcony w tym, idzie ci naprawdę, to tak wszystko koresponduje, to jest prawdziwe. To są prawdziwe rzeczy. Każde prawdziwe uzdolnienie lub obdarowanie dąży do rozwoju. To znaczy, że każdy człowiek, który ma coś prawdziwego w sobie, będzie się chciał w tym poszerzać. Ewangelista będzie chciał być lepszym ewangelistą, biznesmen będzie chciał być lepszym biznesmenem, matka będzie chciała być lepszą matką, rozumiecie, o co chodzi? Pasterz będzie chciał być lepszym pasterzem, bo to jest naturalne. Jak ktoś leci na czymś sztucznym, to nie będzie zabiegał o rozwój. Będzie mówił, o, wystarczy to, co ma. Niekoniecznie. Prawdziwym ludziom nie wystarczy. Okej? Chcesz więcej. Już zrobiłeś tyle, już przyprowadziłeś do Jezusa 200 osób, mówisz, Boże, następne 200. Następne 200, Panie Boże. Następne 200. Już uzdrowiłeś, proszę Ciebie, 100 osób, Panie, następne 100. Idę dalej. W ogóle wiesz, jesteś jakby nienasycony tym zjawiskiem. Aż do końca, aż do nieba. Chcesz się rozwijać, uczysz się, szukasz. Szukasz mentorów, szukasz w ogóle prawd jakichś, rozumiesz, wiesz, żeby się rozwijać. Każde uzdolnienie i obdarowanie potrzebuje stymulowania i karmienia. Dlatego każdy człowiek, który tak naprawdę coś odkrył w sobie prawdziwego, tak, będzie chciał, tak, aby w jego życiu były osoby, które go stymulują. Po prostu. To jest normalna sprawa. To jest prawdziwe. Wiecie dlaczego? Ja do was się powiedziałem nieco dłużej, zostawić chcę to wam, bo to są rzeczy, które jakby stanowią bardzo ważny element naszego rozwoju. Musisz zobaczyć potęgę, która jest w tobie, musisz to poukładać, tak? I ta praca, którą macie dzisiaj przed sobą, to, żeby odnaleźć prawdziwego siebie, prawdziwe obdarowania, prawdziwe utalentowania, uwierzyć w nie i zacząć tym żyć i to realizować, słuchajcie. Wtedy przede wszystkim każdy z was będzie szczęśliwą osobą, a po drugie wspólnota i zespół będą rosły. Bo im silniejsze będą jednostki, tym silniejsze będzie to, co w ogóle my robimy. To jest oparcie na sile jednostek. Silne jednostki. Rozumiecie? Silne jednostki. Wstańmy proszę. Ojcze, ja dziękuję Tobie za te słowa. Ja dziękuję Tobie, że Ty zostawiłeś nam prawdę Twoją i że Twoja prawda, ona działa dzisiaj w nas. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy, że możemy wszystko w tym, które nas umacnia, w Chrystusie. Ogłaszamy, że nie ma takiej rzeczy dla nas, której nie przejdziemy zwycięsko. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jesteśmy predysponowani do tego, aby być zorientowanymi w każdej sytuacji życiowej, że gdziekolwiek pójdziemy, w czymkolwiek się znajdziemy, to my wierzymy w to, że już jest w nas potężny program samozachowawczy, potężny program realizacji Twojej mocy. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nie musimy nikogo naśladować, że to, co w nas włożyłeś, jest nasze indywidualne, jest potężne i ono przyniesie sukces i Ty współpracujesz z nami w tym, co włożyłeś w nas jako marzenia, pragnienia, obdarowania i talenty. Boże, uwielbiamy Cię za to. Ojcze, my wierzymy w to. Ojcze, my idziemy za tym. Ojcze, my nigdy się z tego nie wycofamy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.